Masz już nakręcony pewny filmik, którym chciałabyś rozpocząć swoją przygodę z YouTube, ale teraz oczywiście zastanawiasz się, co dalej, co opisać, jak to zrobić już na samym YouTube, żeby ten filmik miał szansę w ogóle zostać pokazany nowym osobom. Ja mam na imię Daria Robbe i na tym kanale wspieram twórców sieci. Zaczynajmy! Aby wrzucić filmik na YouTube, wystarczy wejść w opcję Dodaj filmik i następnie przeciągnąć z Twojego dysku już filmik na sam kanał. Niektóre aplikacje mają to połączone, że od razu po wypaleniu są w stanie umieścić to na YouTube, ale ja osobiście wolę mieć nad tym większą kontrolę, więc robię to w dwóch krokach, nie zajmuje to dużo więcej czasu. Zobacz teraz, co będzie ważne właśnie przy tworzeniu takiego odcinka. Najważniejszy jest tytuł. To on przyciąga uwagę i na jego podstawie przeważnie jest podejmowana decyzja, klikam i oglądam albo nie. Dlatego bardzo często zobaczymy, że tytuły są takie właśnie chwytliwe, zachęcające do tego, żeby zobaczyć, co tam mamy do zaoferowania. Innym pomysłem na tytuł jest zawrzeć tutaj taką bardzo często wyszukiwaną frazę. Przykładowo, jeżeli mamy jakiś taki samouczek, no to wpisujemy, jak zrobić stronę www. Tutaj najprostszą inspiracją może być Google. I wpisujemy sobie na przykład, jak dbać o storczyki. I od razu podpowiedzi, jaki tytuł byłby dobry. Czyli na przykład, jak dbać o storczyki, aby kwitły cały rok. Jak dbać o storczyki zimą. To będą takie nasze słowa kluczowe, które przydadzą nam się już za chwilę również. Tutaj jeszcze domowe sposoby, po przesadzeniu. Tutaj dodatkowa nazwa. Wracamy do naszego filmu i wpisujemy sobie przykładowo, jak dbać o storczyki. Taki podstawowy tytuł. I druga część takiego tytułu będzie mniej pod wyniki wyszukiwania, a bardziej pod taką stronę emocjonalną. Czyli przykładowo możemy wpisać, będą kwitły cały rok z wykrzyknikiem. I wiadomo, że ta druga fraza może być bardzo taka zachęcająca, no bo wiadomo, że każdy miłośnik roślin chciałby, żeby storczyki mu kwitły cały rok. Albo będą kwitły jak szalone, przykładowo. Następnie przychodzi opis. W opisie chcemy zawrzeć takie jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, żeby opowiedzieć trochę rzeczywiście takimi naszymi słowami, o czym jest ten odcinek, ale równocześnie, żeby wpleść w ten opis jak najwięcej tych słów kluczowych w różnych konfiguracjach. Przykładowo. W tym filmie opowiem Ci, jak dbać o storczyki, aby kwitły jak najdłużej. Możemy troszeczkę przeformułować teraz to zdanie, żeby pojawiły się tam inne słowa kluczowe. Przykładowo, jeśli jesteś miłośnikiem storczyków typu Phalaenopsis, bo ktoś może wpisze akurat, jak dbać Phalaenopsis na przykład, czyli ta nazwa taka oficjalna, ale zastanawiasz się, jak je nawozić. Tutaj od razu łapiemy się na frazę, jak nawozić storczyki. Nawet można by było powtórzyć to słowo storczyki, mimo że po polsku to nie brzmi dobrze, jak są powtórzenia, ale w tym opisie jednak chcemy te powtórzenia stosować, właśnie po to, żeby mieć jak najwięcej tych takich potencjalnie wyszukiwalnych fraz. Żeby kwitły długo. Jakie odżywki dla storczyków kupić? I tu znowu ktoś mógłby potencjalnie wpisać, jakie odżywki dla storczyków na przykład. I więc znowu łapie się ten nasz opis właśnie tutaj pod tą frazę. Koniecznie zobacz ten odcinek. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba się po prostu zastanowić, trzeba wejść w buty tego potencjalnego odbiorcy. Zastanawiamy się, co takiego mógłby wpisać. Są też takie specjalne narzędzia, które nieco ułatwiają tą sprawę. Już wspomniałam o Google, ale to nie jest temat na ten odcinek. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, to wprowadzić tak zwane rozdziały, co bardzo Ci polecam zrobić. Rozdziały zaczynamy od prowadzenia sygnatury czasowej 000 spacja i tutaj początek
Na przykład, jak dbać o storczyki. To przy okazji kolejna fraza, którą ktoś mógłby wpisać. To się nada, jakby tutaj liczy. Na przykład minuta 34. Będziemy mówić o tym, że należy storczyki często nawozić. Możemy tutaj to wpisać. Nawożenie storczyków. Dwie minuty później, dokładnie w minucie 3:47 na przykład, możemy mówić o tym, że przesadzamy storczyki. Możemy tu po prostu napisać przesadzanie storczyków i znów ta fraza nam się tutaj załapie do wyniku wyszukiwania. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj sobie jeszcze możemy coś trzeciego wpisać. Mój sekret pięknych kwiatów. Jeszcze tak, żeby dodatkowo zachęcić. I wtedy te rozdziały będą się pokazywały właśnie tak jako takie kreseczki tutaj na pasku. I dana osoba, jeżeli jest zainteresowana konkretnym jakimś tematem, to po prostu sobie klika i od razu przechodzi do danego rozdziału, nie musi oglądać wszystkiego. Wracamy sobie tutaj. Ten opis oczywiście może być dużo, dużo dłuższy. Można tutaj również zamieścić jakieś informacje, rzeczy, o których mówimy w naszym filmie, czyli na przykład wspomniany e-book o pielęgnacji storczyków. Storczyki kocham.pl przez e-book na przykład. Jeżeli mamy jakiś kurs, to możemy tu wpisać na temat tego kursu. Kurs piękne kwiaty domowe i gotowe. Kolejną rzeczą będzie przesłanie miniaturki. Taką miniaturkę stworzysz przykładowo w programie Canva. Mam lub będę miała na ten temat zupełnie osobny filmik, ale tak na szybko patrząc, wystarczy, że w programie Canva wpiszesz YouTube miniatura i wybrać sobie coś, co Ci się podoba, coś, co mogłoby Ci posłużyć jako taki fajny szablon. Oczywiście sobie to później dopasujesz. Jeżeli ja mam tutaj taki storczykowy temat, mogę już popatrzeć na jakieś takie miniaturki w klimatach właśnie takich roślinnych. Przykładowo ten. Ja ogólnie jestem miłośniczką raczej takich miniaturek delikatnych, gdzie większość miniatury to jest po prostu jakieś fajne zdjęcie i jakiś po prostu pojedynczy napis. W Canvie można nawet korzystać po prostu z gotowych zdjęć. Jeśli wpiszę tutaj storczyki, no to już mam bardzo dużo różnych zdjęć. W zależności od tego, czy mam Canvę Pro, czy Canvę podstawową, no to jakiś ten wybór będzie nieco ograniczony. No ale na przykład ten jest darmowy. Mogę sobie tutaj to przykładowo użyć. To wtedy sobie zmienię. I wpisuję na przykład, będą kwitły jak szalone. Zachowam sobie to. Moich 5 sprawdzonych sposobów. I już tak naprawdę kilka sekund i miniaturka jest gotowa w Canvie. Mogę sobie ją pobrać, przesyłam ją tutaj i już się ładnie ustawiła. Jeżeli mamy już playlisty, na przykład pielęgnacja roślin domowych, no to tutaj sobie mogę oczywiście to wybrać. Tutaj obowiązkowo należy zaznaczyć, czy film jest przeznaczony dla dzieci albo nieprzeznaczony dla dzieci. W większości przypadków będzie to film nieprzeznaczony dla dzieci. Nie chodzi tutaj o to, że to są jakieś sprośne elementy w filmie, tylko po prostu, czy jest już stricte, że dzieci to będą oglądać w danym wieku. Jeżeli damy to jako przeznaczone dla dzieci, to wyłączą nam się komentarze, więc nie polecam tego klikać. Tutaj rozdziały lepiej sobie dodać samemu, więc niekoniecznie to musi być wpisane. I przychodzi nam jeszcze bardzo ważne pole na tagi. I tutaj tak naprawdę powtarzamy te takie podstawowe frazy, które były w opisie. Czyli na przykład, jak dbać o storczyki. Jak dbać o storczyki, aby kwitły jak najdłużej. Jak nawozić storczyki. I tak dalej, i tak dalej. Staramy się dać jak najwięcej tych takich potencjalnych fraz. Najlepiej aż tyle, żeby zapełniło całą tą maksymalną liczbę znaków, ale też nie dajemy takich, które by naprowadzały na coś, czym nie są. Przykładowo, jeżeli wpiszemy jak dbać o róże, a tutaj nic o różach nie będzie, no to to już będzie wprowadzenie algorytmu w błąd i może przez to zostać ucięty nasz zasięg. Cała reszta jest raczej mało ważna, można sobie przez to przejść, jeżeli chcemy. Przechodzimy do następnej zakładki, elementy filmu.
Tutaj najważniejszą rzeczą będzie dla nas ekran końcowy, ponieważ na sam koniec, kiedy już się żegnamy z widzami, możemy dodatkowo dać nasze kółeczko do subskrypcji oraz zapowiedzieć kolejny film lub kolejne filmy lub playlistę. I naprawdę warto to robić. Dzięki temu widz ma szansę zostać na naszym kanale dłużej, co oczywiście jest bardzo premiowane przez YouTube. Karta to taka mała zakładka u góry ekranu. Możemy dać tutaj na przykład link do filmu. Jeżeli wspominamy o jakimś filmie podczas naszego mówienia, to w tym danym momencie możemy sobie tam ustawić i ktoś, jeśli jest zainteresowany również tym filmem, to sobie kliknie i przejdzie do tego. Następnie przychodzi weryfikacja. Jeżeli użyliśmy jakiejś piosenki komercyjnej, no to w tym momencie można to zrobić, ale niestety nasz film nie będzie mógł zarabiać w momencie, jeśli już mamy taki kanał, który mógłby zarabiać. I na samym końcu widoczność. Tutaj możemy ustawić albo film prywatny, albo niepubliczny. Jeżeli chcemy się podzielić linkiem do tego filmu z jakąś osobą, która by nam mogła doradzić na temat tego na przykład filmu, coś sprawdzić, to wtedy dajemy to jako niepubliczny. Ale należy pamiętać, że jeżeli film został dodany do jakiejś playlisty, to on już na tej playliście będzie w jakiś sposób widoczny, więc część osób może na ten film natrafić jeszcze przed premierą. Tak więc jeżeli jeszcze nie chcemy się dzielić tym filmem ze światem, lepiej jest dać film jako prywatny i dopiero później zmienić ten film jako publiczny. Możemy też go z góry zaplanować i wtedy on też będzie prywatny do danej godziny, do danego dnia. Raczej nie stosujemy tutaj zakładki publiczny od razu, ponieważ bardzo często ten film jeszcze się przez jakiś czas będzie przetwarzał i przykładowo będzie dostępny publicznie, pojawi się naszym widzom, że już jest dostępny, ale okaże się, że na przykład tylko w takiej wersji podstawowej jakości i dana osoba po prostu będzie zawiedziona, że film został nagrany w kiepskiej jakości. W momencie, kiedy już wszystko jest gotowe, klikamy zapisz. Jeśli film był jako prywatny, pojawi się on nam tutaj. Jeżeli chcemy coś zmienić, klikamy w szczegóły i tutaj właśnie tę widoczność można sobie zmienić. Zresztą wszystkie pozostałe dane też mogą zostać uzupełnione, dodane. U mnie przeważnie jest tych filmów prywatnych kilka na kanale, zanim pojawią się publicznie. Tu przykładowo mam te dwa właśnie filmy w tym momencie jako prywatne i one sobie czekają na swoją kolej, żeby zostać opublikowane. Tak jak wspominałam w innym odcinku, to nie jest tak, że nagrywamy i od razu coś pokazujemy, tylko najlepiej ustalić sobie konkretny 1-2 dni w tygodniu i dokładnie w te dni dawać to jako publiczne. Jest to dobre zarówno dla algorytmu, jak i naszych odbiorców, którzy w jakiś sposób już w pewnym momencie czekają na nasze kolejne filmy i wiedzą, kiedy się ich spodziewać. To tak naprawdę tyle. Spodobała mi się ta miniaturka. Chyba następny odcinek na kanale będzie o starczykach. Ale nie wiem, czy mam aż taką wiedzę na ten temat. Daj znać koniecznie, czy taka właśnie miniaturka przekonałaby Cię do kliknięcia i jakie w Twoim odczuciu miniaturki najlepiej się sprawdzają właśnie na YouTube. To tyle na dziś. Jeżeli masz już jakiś pierwszy film opublikowany dzięki właśnie temu filmowi, zachęcam Cię serdecznie, podziel się tym w komentarzu, bardzo chętnie zobaczę ten filmik i zostawię tam ślad po sobie. I jeżeli jeszcze tego nie robisz, zachęcam Cię serdecznie do subskrypcji tego kanału, dzięki temu nie ominą Cię kolejne filmiki również na ten temat, jak tworzyć kanał na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć!